siostry. Wskazówka sprawiedliwej miary na zegarze wolności już dobiega godziny wyzwolenia. Czytajcie, proszę. Kobieta głośnym protestem odrzuca niewolniczą bierność ślimaczego istnienia. Pierwszy krok do zrzucenia niewoli to odważyć się być wolnym. Pierwszy krok do zwycięstwa to poznać własną siłę. Odważmy się być wolnymi! Moment dziejowy, który obecnie przeżywamy, jest zbyt doniosłym, byśmy my, kobiety, nie miały zaznaczyć swego stanowiska. My, Polki, nie chcemy być biernymi widzami. Chcemy czynu. Klasa pracująca podnosi hasło.